Pozwolisz się na chwilę odciągnąć od nauki? Da się zrobić, Aloy. Chciałaś pomówić o boginiach ziemi? Chyba można je uzdrowić, żeby zapewniły ziarno pieśni ziemi. Gaia dała mi zestaw instrukcji. To chyba... kod resetujący. Jeśli boginie ziemi go dostaną, ich obłęd się skończy. To wspaniale. Może, ale po drodze są ciernie. O ile kodu nie dostarczy Hefajstos, boginie ziemi go odrzucą. Gaia powiedziała, jak to obejść. Trzeba części z maszyn Hefajstosa, czyli rdzeni sterujących. Maszyn podobnych do bogiń ziemi. Głoworogi. Walczyłyśmy z takim w warsztacie. Tak. Gaia namierzyła dwa na zachód stąd. Czyli zabić maszyny, pozyskać rdzenie, a potem użyć ich do zmiany kodów coś, czego słuchają boginie ziemi. Mam nadzieję, ale pokonanie dwóch głoworogów będzie trudne. Poradzimy sobie. Wielkie dzięki. Wyślę ci namiary na maszyny. Dam ci znać, jak będę w pobliżu głoworogów. Dobrze. Jak zdobędziemy ich rdzenie, może uzdrowimy boginię ziemi. Zao mówiła, że tu są głoworogi, których części potrzebuje do uleczenia bogini ziemi. Dam jej znać, że tu jestem. Hej, Zao, jestem przy głoworogach. Dołączysz? Zaraz tam będę. Cieszę się, że możemy to razem zrobić. Te głoworogi powinny być na północ stąd. To chodźmy po te rdzenie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Jeśli się uda, jeśli uleczymy boginię ziemi, cierpienie mego ludu się zakończy. Jak sądzisz, jak przyjmą to Fejm i Hur? Sądzili, że zagłada plemienia to kwestia czasu? Nie zgadzamy się w paru sprawach, ale myślę, że tym razem chcieliby się mylić. Tam, głoworogi. I nie są same. Musimy do tego podejść z głową. Podążam za tobą. Pułapki. To chyba stare tereny łowieckie Tenaktów. Świetnie. Może uda nam się je wykorzystać. Prąd mi tu nie pomoże.
nie odmówię. To koniec. Udało się. Jesteś cała? Trochę się zasapałam, ale będzie dobrze. Masz te rdzenie sterujące? Wezmę je od ciebie. Wezmę te rdzenie. Dobry. Aloy, tutaj. Zabiorę rdzenie. Masz te rdzenie sterujące? Wezmę je. Duży zapas na później. Wezmę te rdzenie, Aloy. Dwa rdzenie sterujące wedle życzenia. Dzięki. Gaia pokazała, jak je zeskanować, żeby odnowić kod resetujący. Wrócę do bazy i popracuję. Gdy byłam mała, zawsze było co jeść. Boginie Ziemi dbały o nas i świętowaliśmy każdą porę roku. To był najlepszy okres w moim życiu. Czy uda nam się je uleczyć? Na pewno. Dziękuję ci. Zoo pewnie błyskawicznie przejdzie te rdzenie. Przy okazji zajrzę do niej. Ciekawe, jak to jest. Swobodne spadanie. Nie brzmi to za dobrze. Możemy pomówić? No pewnie. A nim zapomnę, chcę pomówić o boginiach, jeśli masz czas.
Jakieś postępy w kwestii bogini Ziemi? Czy kody są już gotowe? Tak. Ale czekają nas trudności. Jako że boginie Ziemi są powiązane ze sobą w sieć, kod trzeba dostarczyć wszystkim. Większość jest w Pieśni Ziemi, ale trzy z nich oddaliły się niedawno. Sol, Si i Do. Musimy je znaleźć? Nie. Wiemy, gdzie są. Ale to nie wszystko. Sol zatonęła w pewnym jeziorze. Do zniknęła w kanionie, a Si zepsuła się pośród stada maszyn. Dobrze. Wiesz co? Wróć do Pieśni Ziemi i zajmij się boginiami, a ja zajmę się Sol, Si i Do. Tylko powiedz, gdzie są i prześlij mi kod. Wysyłam dane na Focus. Mój lud wzniósł niedaleko bogiń kapliczki. Jak je zobaczysz, będziesz na miejscu. Jeszcze raz. Dzięki za pomoc. Nie pozwolimy Utaru głodować. Obiecuję. Dam znać, jak dostarczę kod do Sol, Si i Do. Dobrze. Ja z kolei zajmę się boginiami w Pieśni Ziemi. Może powinnam się jeszcze rozejrzeć. Zobaczyć, czy zostało coś ciekawego. Byłam już tutaj. Jeszcze zanim Zo przedstawiła mi swój plan. Muszę się wspiąć do tej bogini ziemi. Chyba jest tutaj od dłuższego czasu. Przez te pnącza nie dam rady zainstalować kodu resetującego. Ale gdzie pnącza? Tam i metalowy kwiat. Trzeba go tylko znaleźć. Tam jest kwiat. Jeśli go wyłączę, uwolnię boginię ziemi od pnączy. Ale najpierw trzeba znaleźć drogę na górę. Będzie z tego dobry barwnik. Droga do jaskini stoi otworem. Zwłoki masz kary. Pewnie rozrzuciła kwiaty i się rozbiła. Chyba uda mi się wspiąć na szczyt skały. Może dostanę się wtedy do metalowego kwiatu. Teraz trzeba się tylko pozbyć tych... Pnącza uciekają.
Znacznie lepiej. Najwyższy czas zainstalować ten kod. Jedna jest, jeszcze dwie. Zoe, jesteś tam? Jestem, Aloy. Załadowałam kod naprawczy na Do. Była trochę zaplątana, ale już jej lepiej. Dobrze to słyszeć. Do zawsze wracała do świętej jaskini na koniec zimy, więc jej święto zapowiadało nadejście wiosny. Pamiętam, jak siedziałyśmy z matką przed paleniskiem, tuląc się do siebie dla ciepła. I jak słuchałam jej pieśni o nowym początku. I właśnie to podarujesz swojemu plemieniu. Mam nadzieję. W porządku. Udam się do pieśni ziemi i wgram kod tamtym boginiom. To powinno postawić cię na nogi. To załatwi sprawę. Kolejna bogini ziemi gotowa. Musiałam nurkować, ale zainstalowałam kody na Sol. A, dobrze. Święto ku czci Sol obchodziliśmy jesienią, na początku zbiorów. Piliśmy wino z kwiatów dzikiego bzu. Jak miałam 12 lat, trochę się nim podpiłam i pocałowałam chłopca w ogrodzie. I co dalej? Był tak zaskoczony, że prawie wpadł w stertę nawozu. Chciałabym jeszcze zobaczyć Sol, jak orze w blasku słońca. Powiedz, co u ciebie? Jakoś idzie. Wciąż mam kilka bogiń do odwiedzenia. Dobra. To odezwę się, jak skończę z ostatnim. Dzięki, Aloy.
Aloy, tu Kotal. Natknąłem się na dziwny raport o zaginionym żołnierzu z Zalewia, z innej wioski na zachodnim wybrzeżu. Ponieważ brakuje szeryfów, nie ma kto się tym zająć. Może miałabyś czas? Jeśli będę w okolicy, wpadnę. Musieli zostawiać ofiary dla bogini ziemi. A wtedy coś ich usmażyło. Cokolwiek to zrobiło, pewnie tu jest. Bogini ziemi. Ale zanim zainstaluję kod resetujący, muszę pozbyć się tych maszyn. Losowa amunicja przyspieszy sprawę. Thank you.
To już chyba wszystkie maszyny. Czas zainstalować kod na bogini Ziemi. Burzo ptak. To on zabił tych utarów.
zainstalować pod na bogini ziemi. Czas zainstalować kod na bogini ziemi. Spróbujmy ponownie. Tylko spokojnie. Ostatnia bogini ziemi. Zo, słyszysz mnie? Słyszę cię, Aloy. Znalazłam C i zainstalowałam kod. Nic dziwnego więc, że czuję wdzięczność. Festiwal C odbywał się zimą, kiedy ziarno leżało już w spichlerzach. To była pora wdzięczności. Wszystkie dzieci dostawały prezenty. Dobrze pamiętam swój pierwszy prezent. Był to łuk z cisu. Dał mi go ojciec. Pewnie nauczył cię świetnie strzelać. To prawda. I jeszcze jedna rzecz. Znalazłam dwójkę twoich rodaków. Dorwał ich dużo tak. Ale go załatwiłam. O! Dopilnuję, żeby ktoś odzyskał ich nasiona. Żeby mogli wrócić do ziemi. Spotkajmy się w pieśni ziemi. I wyślijmy sygnał resetujący. Wgrałam kod wszystkim boginiom ziemi oprócz jednej. Została wyłącznie La. Jestem z nią na wschód od głównej osady. Dobra, niedługo tam dotrę. Aloy, tu Kotalo. Słyszałem od przejeżdżających zwiadowców, że Yara ma problemy z klanem pustyni. Ale też oni zawsze sprawiają problemy. Dzięki, Kotalo. Powinnam wpaść do palącego. Udało ci się, Aloy. Sprawdzę, co u Yary. Boginie są zaktualizowane. Pora wysłać sygnał resetujący. Wiedziała, że tak będzie. Ze wszystkimi. Do, Si, Sol i resztą. Nazwała to sekwencją resetującą.
Nie wiedziałam, że będzie tak wiele. Niedługo boginie ziemi ponownie będą uprawiać ziemię. Zo, chór prosi cię na słowo. No, nic dziwnego. Mam iść z tobą? Nie trzeba. Powiem, że nasze ziemie ponownie rozkwitną życie. Co mogą zrobić? Później opowiem ci, jak poszło. Dobrze.